odchodzimy, odchodzimy. Leciuteńko na paluszkach. Szatkujemy, wycieramy buty nasze, twarze nasze. Żeby śladów nie zostawić. Żeby śladów nie zostało. Miasta nasze, domy nasze. Zbudujemy miasta nasze, domy nasze, sprzęty nasze, lampy nasze, żeby wiatr miał czym wysłać. Tadeusz i Piwnica pod Baranami to oczywiście rok 56. I tak jakoś mało się o tym mówi, bo ciągle tylko mówiło się, że założyciel Piotr Skrzynecki, pierwszy entrepreneur. A tu proszę bardzo, Tadeusz był tuż, tuż, a nawet nie wiem, czy nie wcześniej, bo Piotr tak dołączył później, żeby sobie rączek nie skalać. Piotr nie pracował tu w piwnicy, żeby wyrzucać ten gruz, prawda, ten miał i tak dalej, bo miał swoich robotników jak zwykle, prawda. No i tu Tadziu był tym jednym z pierwszych i tak się już zostało. Proszę wsiadać, drzwi zapykać. Ach, Ludwiko, jutro rano wsiadać z ojcem do pociągu pośpiesznego o 10:03. O 10:19 będzie stacja Tychawica, od 10:30 tak jakby. Potem pociąg staje w Rukach, potem doje w Rakowicy, potem jak cygankowy lub mama. O 12:04 stacja Pytki, ja nie zgieram, potem Kudły, potem Hopsy, wreszcie ja. Ach, Ludwiko, miłością płonę dziką, oczarowanie mi tu dzięki uroda, że nie w rękach nie mam swych, jaka szkoda. Ach, jedyna, tyś anioł, nie dziewczyna, w cienie wszystkich ludzkich nut, Ludwiko, tyś mój cud. Dagatn, dagatn, stacja Warszawa, dla wygody podróżnych to cały zainstal. Na dworcu specjalne pojemniki, ta bilety. Tyk, państwa, obrzucanie biletów do tych pojemników. Runęły trony i ołtarze, proletariacka huczy pieśń, a wokół wściekli dygnitarze, eszelonami pędzą gdzieś. Czy rozum już nie miły Bogu, gdy liczy się partyjny staż? To mnie przeszłości własnej produkt porywa w dal historii wiatr.
Więc ja tylko opowiem ostatnią, naprawdę już ostatnią, zabobonną historyjkę o pewnym wspaniałym cadyku z Berdyczowa, który rozmawiał sobie z Panem Bogiem najzwyczajniej, bez żadnej dyplomacji. Yom Kippur. Żydzi modlą się w synagodze i oni spostrzegli, że cadyk, nie kończąc swej żewnej modlitwy, zasnął raptownie. W istocie cadyk uniósł się w górę i stanął przed Bogiem. Nie rozejrzawszy się nawet wokół, z punktu przystąpił do swoich zadań. On przekonywał Boga, że dość długo już wypróbowywał ludzką cierpliwość, że ludzie są nad wyraz nieszczęśliwi, że czas wreszcie zesłać na ziemię jakiegoś Mesjasza, żeby ten Mesjasz zbawił całą tę rozległą ludzkość. Jak się pan miewa, panie Pfeife, bo mnie się jakoś nie chce żyć. Wszystko się stało kiepskim żartem i nie mam komu spodni szyć. Przepraszam, że do pana piszę, lecz tylko pański adres mam. A w piersi czuję taką ciszę, bo serce zostawiłem tam. Gdzie jest mój Homer, kochany Homer, stracony przez historię żart? Ja o nim nigdy nie zapomnę, choć znam już prawie cały świat. Gdzie jest mój Homer, kochany Homer, gdzie płynął sosz i pachniał bez? Miasteczko, które było domem, a dziś wspomnieniem tylko jest. Leonowi Ber. Przepraszam wszystkie dzieci. Poświęcenie tej książki dorosłemu, ale mam ku temu ważne powody. Ten dorosły jest moim najlepszym przyjacielem. Ten dorosły potrafi zrozumieć wszystko, nawet książki dla dzieci. Mam i trzeci powód. Ten dorosły dzisiaj, w 1942 roku, gdy wokół szaleje wojna, znajduje się we Francji. Cierpi tam głód, chłód. Trzeba tu pocieszyć. Planeta małego księcia krążyła wokół planetek 325, 326, 327, 329 i 330. Zaczął więc podróż od tych planet, żeby znaleźć sobie jakieś zajęcie i czegoś się nauczyć. Pierwszą planetę zamieszkiwał król, ubrany w purpurę i gronostaje, siedział na tronie. Gdy tylko zobaczył małego księcia, wykrzyknął: oto poddany, poddany, poddany. Drugą planetę zamieszkiwał próżny, gdy tylko zobaczył małego księcia, wykrzyknął: oto odwiedziny wielbiciela, albowiem dla próżnych każdy człowiek jest jego wielbicielem. No co się mówi zazwyczaj, co się mówi zazwyczaj, się mówi dzień. Dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Trzecią planetę zamieszkiwał ja. Siedział przed baterią butelek pełnych i baterią butelek pustych w milczeniu. Dzień dobry. Co ty tutaj robisz?
piję. Czwarta planeta należała do bankiera, który w chwili przybycia małego księcia był tak zajęty rachunkami, że nawet nie podniósł głowy. 29 milionów 467 tysięcy 427 dziecięcy dobry wieczór i 72 wieczór. Kolejna planeta była bardzo interesująca. Była tak maleńka, że ledwie starczyło dla niej miejsca dla lampy i latarnika. Mały książę nie wiedział, do czego może służyć lampa i latarnik gdzieś tam we wszechświecie. Ale pomyślał sobie, możliwe, że on jest nierozsądny, ale przecież on jest o wiele mniej nierozsądny niż król, próżny, pijak czy bankier. Jego praca jest pożyteczna, bo jest piękna. Kiedy zapala swoją gwiazdę, lampę, to tak jakby stwarzał jeszcze jedną nową gwiazdę albo kwiat. Panie Tadeuszu, mam ogromną przyjemność złożyć panu życzenia w imieniu wszystkich, a życzenia będą krótkim utworem pod tytułem, który wszyscy bardzo dobrze znamy. Pan Tadeusz. Tatku, maestro kultury, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, to cię spłaci. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję i tak myślę sobie. Tatku, człowieku teatru, ty jesteś jak powiew, kiedy hulasz i gnasz pędem po Krakowie, nie hamujesz. Bo po co marnować masz życie na przystanki, pytania, obiekcje, czy skrycie chowane przed światem jakieś nadużycie, skoro takiś uczciwy? Ty, który w filmach grałeś i dla dzieci programy fajne wymyślałeś, jak mnie czasem na duchu mocno podnosiłeś, ty nie wiesz nawet. Bo po drugiej stronie byłeś ekranu, kiedy wpatrywałem się praktycznie z buzią rozdziawioną w ciebie niegotycznie. Gdy słuchałem wykładu twego o tym słowie, co na literę K brzmiało. Ten tylko się dowie, co czułem, jak mięsem bez ustanku rzucałeś, no a przy tym wszystkim swą klaszę zachowałeś. Kto był i słyszał, kto patrzył wtedy na ciebie, ten i ze śmiechu się darzał po ziemi, po glebie. Panno święta, nie mogę. Tadeusz tu stoi. Mimo tego, że tłumy przybyły i wzrokiem obmacują po twarzy i łaskoczą po bokiem, on się nas nie boi. On tego nie czuje albo dobrze udaje. Więc chodźmy go rozruszać, bo co nam zostaje? Zgodnie z polską tradycją najlepsze będą skutki, kiedy się napijemy stadziem jego wódki. Kalendarz, który jak każdy kalendarz wybiega w przyszłość, ale ten wybiega w taką
trochę znamienną. 2038. Zaznaczoną twoją datą urodzin. I sobie życzymy, tobie jak będziesz chciało, ale sobie przede wszystkim, bo bardzo cię cenimy, żebyśmy się mogli spotkać na setne urodziny. To są najpiękniejsi, najwierniejsi przyjaciele od lat. Dziękuję wam serdecznie. Zapraszam na ten... na każdego połyczku. To mnie zobowiązuje rzeczywiście. Tak. Już zaczynam przygotowywać się. Proszę państwa, postanowiliśmy odwrócić troszeczkę dzisiejszą sytuację. Z reguły hołdy bywają na końcu, a my teraz zapraszamy państwa do składania ich. Tron, Tadeusz Kwinta, a państwo przed nim, może nie na kolana, ale jeżeli są listy gratulacyjne, prosimy uprzejmie, zapraszamy. Tam Szuma, tak? Skrada się? Bardzo proszę. Bardzo przepraszam. Ja na krótko, ale z rzeczami bardzo ważnymi. Szczęśliwy 80-latek Tadeusz Kwinta w październiku 2018 roku bije wszelkie rekordy i żyje już 42 lata dłużej jak Wyspiański. 41 lat dłużej jak Chopin. 40 lat dłużej jak Słowacki. 28 lat dłużej jak Szekspir i Napoleon Bonaparte. 26 lat dłużej jak Kochanowski. 24 lata dłużej jak Dante. 19 lat dłużej jak Żeromski. 18 jak Norwid. 12 lat dłużej jak Piłsudski. 10 lat dłużej jak Sienkiewicz. 5 lat dłużej od Pitagorasa. Jest równolatkiem Platona. Też ma 80. 9 lat brakuje ci jeszcze do Michała Anioła. Dziesięć lat brakuje do Andrzeja Wajdy i 19 lat do Ludwika Solskiego. Trzeba się starać, Tadziu, tego ci życzymy, siły, zdrowia do tych też dalszych. Ja tylko powiem tyle, że jak ty jeszcze sikałeś pieluchy, to ja już chodziłem, mówiłem, ty jesteś smarkacz przy mnie. Ale ci powiem, jeszcze raz krzepka wiedzie dole, dola. Jeszcze słoneczko świat nam zdobi. Jeszcze się czasem strzeli gola i ty 500 się narobi. Dziękujemy bardzo, Teresa, tu przy ścianie. Szybki powidła make in Tabaszowa. Szefie. Serdecznie dziękuję. Postaram się, to są zobowiązania. Tak. Prosimy bardzo pana prezydenta, tak? Nie przejdę, ale skąd powiem? Tadziu, tutaj niedawno było, wszystko było niedawno. Prezydent Rościszewski. Kiedy Mieciu Święcicki obchodził 25 lat tutaj, to przyszedłem do niego z bronią. Kałasznikowa, które kupiłem wtedy monopolowym na ulicy Grodzkiej. I wycelowałem, mówię, nie tak, jak nie zaśpiewasz krowiową, to cię zaśpiewał i wygraliśmy to razem. Są jeszcze granaty do kupienia tam. Ale wiesz, Mietkowi przekazałem sobie frak, który szyty był niesamowitą modłą w Lwowie, zrobił furorę w Stanach Zjednoczonych, gdzie byłem też ze fraku. A teraz
Nie zostało mi frachu dla ciebie, ale poślę ci to pocztą lotniczą. Prosto z Teksasu. A że ty jesteś abstynentem, wiadomy. A jesteś abstynentem. No nie całkiem, ale nigdy nie grałeś tyle, co my. To ci prześlę również pocztą. Zacznie teraz, zacznie. Nigdy nie zapuszczam. Takie małe wspomnienia. Po dawnej, kochanej piwnicy. Dyrektorze, cieszę się, że piwnica dalej ma tą duszę. Dziękuję wam wszystkim. Dziękujemy, panie prezydencie. Dziękuję serdecznie. Zupełnie to, czego nie dopuściłem do tej pory. Zacznę od tego. Ale tam jest kieliszek też. I cóż mi z tego, że siódme niebo jest niedaleko, niemal o krok, kiedy mój tacio, oj tacio, ciągle odwraca wzrok. Dech mi zapiera, sama zabieram, to rybka sama wypada z rąk. Zdarzyło się coś interesującego? Melduję, panie sierżancie, że nie. Wszystko w normie. Nie ma kradzieży? Nie ma bujek na zabawach? Nie ma pijaków w izbie u wyderki? Nikt jakoś blinder mnie handluje? Wszystko w normie! W powiecie są zaniepokojeni. Telefon miałem w tej sprawie. Pan sierżant nie spojrzał nawet do książki. Dzisiaj rano go złapali na promie. Balcerzak z Legutką go przyprowadzi. Pokaż no się. Panie starszy sierżancie, to jakieś tragiczne nieporozumienie. Artystą jestem, spokojnie obrazami handluję. Będziecie gadać? Co pan sierżant zapyta? Prowokator. Najprawdziwszy w świecie. Oto niebywały efekt wielowiekowej współpracy i twardej koegzystencji fizyków, psychików, chemików, psychoanalityków, psychopatów, psychologów i psychoartystów. Oto najwyższa sztuka portretowa przy użyciu pasteli angielskiej z wykorzystaniem wywaru z ziół tybetańskich, specjalnie glazurowana powierzchów aerosolu na wysoki połysk. Absolutnie odporna. Może pan to na przykład ugniatać. O! Tu, z przodu i z tyłu, wszystko jedno gdzie. Może pan na to skakać, może pan na tym klęczeć, może pan to wziąć pod pachę w upalny dzień, nic się nie stanie. Absolutnie, tylko nie wolno panu zrobić jednej rzeczy, nie wolno panu przejść obojętnie obok takiego arcydzieła. Może pan na to wylać, co pan chce. Zupę, kompot, prawda, herbatkę, kawkę, czy nawet alkohol. A propos, ma pan w domu może trochę alkoholu? Mam nalewkę. No, ostatecznie, proszę bardzo. Reżyserem był śp. Jan Krause i to był, to, dla mnie to było uczucie wstrząsające, jak to zobaczyłem, ponieważ zobaczyłem takie niezwykle gorzkie życie i jednocześnie opowieść o tym, jak potężna może być miłość, a jednocześnie jak paradoksalnie rzecz biorąc, dobre może być oszustwem. Ale takie fajne oszustwo. Wspaniały film, wspaniały i kultowy rzeczywiście. Ja wiem, że to młodzież, dzieciarnia ogląda w tej chwili na Łogu. Rzeczywiście oglądałem na przestrzeni lat ten film parę razy i z taką ogromną przyjemnością wydaje mi się coraz mądrzejszy i coraz śmieszniejszy. Jest takie zjawisko, że kiedy komedie w tamtych czasach były robione bardzo realistycznie, pokazywały życie dookoła, to nas to nawet troszkę drażniło, bo tego pełno było dookoła. Dzisiaj, jak to oglądamy, kiedy jest inna rzeczywistość, widzimy cały absurd tamtych czasów, tamtej sytuacji, tamtych stosunków między ludźmi. No i tak właśnie coraz taki ciekawszy się staje ten film. Na pracę z Antkiem wspominam
wspaniale, to jedna z przepięknych moich przygód. No ale cóż, no to właśnie tutaj Monidło, ale tam się... A o Monidło, to przecież może nie wszyscy Państwo wiedzą, co to jest Monidło. Nie wszyscy oglądali. No, więc tak, żeby... Dla przykładu, proszę spojrzeć. To jest przykład właśnie Monidła. Tak wygląda Monidło. Monidło to jest obraz, namalowany, także można dotknąć, polizać, pomazać. A panie Szkoda. Panie Tadeuszu, bardzo proszę o podanie. To jest Monidło prawdziwe. Tamto to jest udawane. Uwaga, panie i panowie. Wiesz co, to ty mów, a ja będę ty otwieraj. Ja chcę odpowiedzieć, prawda? Nie, to jest zdjęcie Monidła, które wykonał dla mnie Adaś Urbanik. Dziękuję serdecznie, to było wielkie przeżycie. Adasiu, dziękuję ci. To jest cudowna kompilacja dwóch zdjęć Zbyszka Łagockiego. Jedno zdjęcie to jest, jak Państwo widzicie, kaczuszka oczywiście, a drugie, przytulona Teresa, to była taka pierwsza książka o piwnicy, zdjęcia, teksty i tam Piotr w takim małym okienku zapowiadał, że na której stronie zobaczy, no i właśnie widzimy, jest tam zdjęcie, kiedy w ten sposób przytulony jest Hipolit do Zygmunta Koniecznego. No, Adaś cudownie podłożył tego, co kaczuszkę robił tutaj. I to jest właśnie Monidło. Panie i panowie, to jest dopiero Monidło. Oj, wszystko dopiero Monidło. No proszę bardzo, jak żyto. Taki młody. Liczba 4 składa się z jednej czwórki, zera dwójek i zera jedności. A więc w systemie dwójkowym liczbę 4 zapiszemy jako jedynkę i dwa zera. Grzbie. Wrzuszek. Oraz nóżki kaczuszki. Naklejamy na biały. Delikatnie wyginamy. Miejsca oznaczone linią pojedynczą delikatnie nacinamy. Miejsca oznaczone linią podwójną delikatnie przecinamy. Teraz nóżki kaczuszki przesuwamy przez otwór w grzbiecie. Obie strony główki zaginamy do środka, żeby sito wyszła przez otwór. Ogonek również przesuwamy przez tylny, dolny otwór grzbietowy i wyginamy. Dziubek jest tak. Nie dziobnie. Nóżki, kaczuszki, rozsuwamy tak długo, żeby kaczka sama stała. I rolujemy czarny papier i przesuwamy go przez oczodołki, przez oczodołki.
Polski. Dwa ziarnka pieprzu wsadzić w oczko. Będzie patrzeć jak żywa. W następnym numerze kaczorek. Szkoła tańców dzisiaj się otwiera, szkoła pod kierunkiem wytrawnych sił. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, kroczek w przód i cztery w tył. Spędziłem piękny czas w Warszawie w kabareciku Olgi Lipińskiej jako myszowaty. To wspaniałe chwile. Nie dość, że Lipińska jest cudowną reżyserką, tak przenikliwą, że jak się dzisiaj gdzieś tam ogląda fragmenty tego, co ona tam wtedy z nami wyprawiała, co proponowała w scenariuszach, to jest prorocze i znowu jak gdyby historia się nie powtarza. Dżentelmeni zapraszają damy, tam gdzie broszka, tam jest przód. Biodro raz na lewo, biodro raz na prawo, silna dłoń i czysty but. Teraz damy proszą kawalerów, tam gdzie krawat, tam jest przód. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, wszystko gra, już gra jak z met. Teraz starcy, dzieci oraz wdowy, grupa zasłużonych roznieca pył. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, kroczek w przód i kroczek w tył. Bracia chłopi, szwaczeń i górnicy, krzyku niewzorowym ćwiczą chód. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, kroczek w tył i kroczek w przód. Każdy słucha, pala Wodzireja, świeci nam nadzieja na nowy styl. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, kroczek w przód i cztery w tył. Wszyscy zgodni, wszyscy tacy mili, kto się nie wychyli, ten będzie żył. Kroki dwa na lewo, kroki dwa na prawo, kroczek w przód i cztery w tył. Dżentelmeni, nie podnoście krzyku, kto tam krzyczy ze wszystkich sił. Panie i panowie, szanowni państwo, przyjaciele, Desiderata, nasz największy hymn, nasz najpiękniejszy hymn. Słowa Maxa Hermana z muzyką Piotra Walewskiego. Bardzo, bardzo rzadko zdarza się, że ten hymn komukolwiek dedykuje. Tadeuszu, dla ciebie, na wszystkie bardzo długie jeszcze dni twojego życia. W szczęściu rodzinnym i w spełnieniu jeszcze większym zawodów. Bądź szczęśliwy nie tylko z Hipolitem, bądź szczęśliwy z nami. Będą dla ciebie źródłem
Bądź szczęśliwy z nami, Tadeusz. Dziękuję serdecznie. Wyświęciliście za nią te kilka wspomnień.